Zadanie 47. Podstawą grania stosupa prostego jest rąb, którego bok ma długość 3, a sinus kąta ostrego jest równy 2 pierwiastki z 2. Czyli sinus alfa jest równy 2 pierwiastki z 2 przez 3. Sorry. Z wierzchołka tego kąta poprowadzono przekąt na dwóch sąsiednich ścian bocznych grania stosupa. Oblicz długości tych przekątnych, jeżeli kosinus kąta między nimi jest równy 2 trzecie. No dobra, kosinus jakiegoś beta jest równy 2 trzecie. Niewiele z tego rozumiemy bez rysunku, więc no dobra, grania stosu prosty, podstawą jest rąb, czyli dobra. No w podstawie jest rąb, to tak naprawdę rysujemy to podobnie jak przy zwykłym prostopadłościanie. No bo co, bo i tak pod kątem patrzymy na tę podstawę, więc ona, no powiedzmy, że będzie jakoś tak wyglądać. O, może w ten sposób. No i tutaj też chcemy, ile tutaj? Trzy kratki, więc tutaj trzy, więc celujemy w ten punkt. Nie, to są trzy, nie, to są cztery, sorry. Dobra. Aha, czyli zrobiłem pod kątem 45 stopni, coś co w poprzednim filmie mówiłem, że nie warto tego robić. Więc dobra, więc trochę zwężmy. O, może tak. Czyli teraz celujemy w ten punkt. No i tu to będzie przerywane, tego nie będziemy widzieć. No i tutaj no, to jest nasza podstawa. Powiedzmy, że to wygląda jak rąb, powiedzmy, że to jest tak bardzo pod kątem. No dobra, teraz ściany do góry. No powiedzmy tyle. I tutaj też tak samo. Tutaj cztery kratki wyżej, czyli dwa. No to trzeba troszkę wjechać dalej. Albo po prostu przenieść w dół lepiej. O, tu będzie nasz nowy. No i wtedy to jeszcze jedną kratkę w górę. O tak, o. Dobra. No i wtedy tu mamy jedną krawędź, tu mamy drugą krawędź górnej podstawy. No i tutaj, o, tutaj też cztery kratki wyżej ma iść, czyli do tego miejsca. No i tutaj mamy to. I tu mamy to. Powiedzmy, że w podstawie jest rąb. Czyli tu jest 3, tu jest 3, tu jest 3, tu jest 3. Ok, i teraz sinus, właśnie i tu było sinus kąta ostrego w tym rąbie. Czyli tu jest nasz alfa. On ma taką, natomiast teraz tak. Z wierzchołka tego kąta poprowadzono przekąt na dwóch sąsiednich ścian bocznych. Tego kąta, czyli stąd. No to właśnie, te przekątne. Jedna będzie szła tutaj, przekątne ścian bocznych, czyli jedna tutaj, a druga będzie tutaj, o, do tego wierzchołka. No dobra, i z wierzchołka oblicz długość tych przekątnych, jeżeli kosinus między nimi jest równy 2 trzecie, czyli jeśli tu jest beta, czyli tutaj jest właśnie ta nasza beta, tu jest 2 trzecie. No i tu jak sobie narysujemy taki trójkąt, znaczy właśnie, domkniemy sobie ten trójkąt, no to będziemy mieć właśnie trójkąt, w którym beta jest jednym z tych kątów. Te przekątne są sobie równe, no bo tu mamy H i tu mamy H. One są przekątnymi prostokątów o bokach 3 i H, więc są tej samej długości. Więc właśnie, więc możemy powiedzieć, że to jest jakieś tam B i to też jest B. Jeśli będziemy tylko znali ten tutaj bok, trzeci bok tego trójkąta, to będziemy mogli stwierdzenia kosinusów wyliczyć długości tych przekątnych. No właśnie, więc ten bok to jest przekąt na naszego rąbu. O, teraz może sobie jeszcze czasem sobie w zadaniach ze stereometrii oprócz tego rysunku trójwymiarowego, tego rzutu prostokątnego do tego prostopadłościanu, znaczy tego grania stosupa, rysuję też dwuwymiarowe rysunki, na przykład rysunek podstawy.
Naszą podstawą jest rob, więc teraz go narysuję tak, jak się powinno rob rzeczywiście rysować. No to będzie konkretnie nawet mogę w taki sposób. Powiedzmy tako. No i co? I my wiemy, że tu jest 3, tu jest 3, tu jest kąt alfa. I chcemy znaleźć po prostu tę przekątną. Tak, tę przekątną, która jest naprzeciwko kąta ostrego. Więc możemy to zrobić znowu z twierdzenia kosinusów. No bo powiedzmy, tu jest nasze c. No to c kwadrat równa się 3 kwadrat plus 3 kwadrat minus 2 razy 3, czyli 3 kwadrat razy kosinus alfa. No to sobie szybko kosinus alfa policzmy. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1, czyli 2 pierwiastki z 2 przez 3 do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. No to kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus, a to jest 8 dziewiątych, czyli 1 dziewiąta, czyli kosinus alfa równa się plus minus 1 trzecia, ale ponieważ to jest kąt ostry, to tak naprawdę 1 trzecia po prostu. Więc dostajemy c kwadrat równa się 9 plus 9 minus 2 razy 9, czyli 18 razy 1 trzecia, czyli c kwadrat, no to tutaj się robi 6. 9 plus 9 to 18, minus 6, 12. Czyli nasze c to pierwiastek z 12, czyli 2 pierwiastki z 3. Ok, no i teraz właśnie, no i teraz nasz kosin, teraz nasze b. Możemy znowu twierdzenie kosinusów. 2 pierwiastki z 3 do kwadratu równa się b kwadrat plus b kwadrat minus 2 razy b, czyli b kwadrat, razy kosinus naszego beta, czyli 2 trzecie. Tak, to były 2 trzecie, 2 trzecie. Ok, czyli 12 równa się 2b kwadrat i wyciągamy przed nawias, w nawiasie zostanie 1 minus 2 razy po prostu 2 trzecie, czyli 12 równa się 2b kwadrat razy 1 trzecia. No, czyli mnożymy przez 3 drugie i mamy, że b kwadrat równa się 6 razy 3, 18. B równa się pierwiastek z 18, czyli 3 pierwiastki z 2. No i oblicz długość tych przekątnych. No to właśnie, obydwie są długości 3 pierwiastki z 2. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.